jak Karol i Zuza obchodzili Dzień Mamy. Mamie należałoby się coś ekstra. Super byłby taki kapelusz w zebrę, stwierdziła Zuza. W co? zapytał zdziwiony Karol. W zebrę? W czarno-białe paski. Dlaczego akurat w zebrę? Bo jest czaderski i modny. Aha, ty oszalałaś. Wiesz, ile to kosztuje? Zaprotestował Karol. Co za różnica? I tak nie mamy pieniędzy. Westchnęła Zuza. Kupimy kwiatki i zrobimy tort czekoladowy. Mniam, miam! zgodził się Karol, który czekoladę lubił w każdej postaci. Wbrew pozorom przygotowania przebiegały całkiem sprawnie. Karol powyjmował z szafek wszystko, co wydawało mu się konieczne do zrobienia tortu. Zuza przeglądała w tym czasie książki kucharskie. Po pewnym czasie stół przypominał zaawansowany remanent w sklepie spożywczym. Ale po dwóch godzinach pracy, zakończonych triumfalnym wylizaniem miski po rozpuszczonej czekoladzie, tort był gotowy. Wygląda absolutnie fantastycznie, zachwycił się Karol. Mama zaraz wraca, wrzasnęła Zuza. Galopujemy po kwiatki. Kiedy wrócili już na progu, odjęło im mowę. Na dywanie w pozycji relaksowej słodko przeciągała się Nunia. Jej pysk wyglądał jak resztki czekoladowego tortu. A tort, czy raczej to, co z niego zostało po zderzeniu z podłogą, wyglądało jak czekoladowy pulpet. Dźwięk dzwonka wstrząsnął nimi do głębi. Za drzwiami stała mama. Mamusiu kochana! zaczęła zuza. Zrobiliśmy dla ciebie tort. Czekoladowy! dodał Karol. Ale nie przeżył. To znaczy kot go wrąbał. Miał miał! Potwierdziła Nunia. To teraz mamy dla ciebie tylko trzy róże. Dodała Zuza, widząc kwiaty w ręku Karola. Ojej, róże! Jakie piękne! I to w dodatku w ogóle bez kolców. Ojej, ale wystarczyłyby wasze uśmiechy. Ale ja też mam coś dla was i na pewno się ucieszycie. Uśmiechnęła się przyjaźnie mama. Po chwili wszyscy oprócz kotki pałaszowali sernik, który mama przyniosła do domu z okazji dnia mamy. Autor Krzysztof Czekajewski. Czytają: Marti Kuklińska, Kasia Welfel-Kuklińska i Krzysztof Czekajewski.